Ze studia Voice House seria podcastów World in Brief. Głosem Jarosława Kuźniara czyta sztuczna inteligencja. Trwa ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim. To jeden z największych ataków na terytorium Rosji od początku wojny. Według agencji Reuters przez granicę przedarło się około 1000 żołnierzy z czołgami i pojazdami opancerzonymi. Naczelny dowódca sił zbrojnych poinformował, że ukraińska armia aktualnie kontroluje 1000 km² rosyjskiego terytorium. W niektórych miejscach wojska przeniknęły 40 km w głąb regionu. Celem jest rozciągnięcie pozycji wroga i destabilizacja sytuacji w Rosji. W odpowiedzi na atak Moskwa wprowadziła w obwodzie kurskim stan nadzwyczajny o zasięgu federalnym. Umożliwia on wykorzystanie sił i środków z całego kraju oraz otrzymywanie finansowania z budżetu federalnego. Ewakuowano też ponad 70 tysięcy Rosjan. Do działań ukraińskiej armii odniósł się Władimir Putin. Nazwał je prowokacją na dużą skalę. Tymczasem Wołodymyr Zełenski oszczędnie komentuje całą sytuację. Zapowiedział, że Kijów przygotowuje decyzje, które ograniczą działania Kremla. Oświadczył też, że to Rosja przyniosła wojnę na Ukrainę, więc sama powinna ją odczuć. Kolejną ofensywę lądową w Strefie Gazy rozpoczęła też izraelska armia. Czołgi wjechały do drugiego co do wielkości miasta strefy Han Yunus. Przeprowadzono też ponad 30 nalotów bombowych. Zginęło w nich kilkadziesiąt osób, w tym cywile i członkowie Hamasu. Mieszkańcy Han Yunus już po raz kolejny w ciągu ostatnich miesięcy musieli uciekać z ruin miasta. Na dzień przed rozpoczęciem ofensywy izraelskie wojsko nakazało im ewakuację do pobliskiej strefy humanitarnej. Ta, według organizacji pomocowych, jest już jednak przepełniona. Znajduje się w niej większość mieszkańców strefy Gazy chroniących się przed wojną. USA, Egipt i Katar zaapelowały do Izraela i Hamasu o wznowienie negocjacji w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie. Izraelski wywiad ocenia bowiem, że w najbliższych dniach Iran może zaatakować Izrael. Byłby to odwet za zabójstwo przywódcy Hamasu Ismaila Haniye, do którego doszło pod koniec lipca w Teheranie. Izraelskie wojsko znajduje się aktualnie w stanie najwyższego pogotowia. Przez Wielką Brytanię przetacza się potężna fala zamieszek. Punktem zapalnym protestów był atak nożownika, do którego doszło pod koniec lipca w mieście Southport. Sprawca wtargnął na lekcję tańca w prywatnym ośrodku, gdzie zabił 3 dziewczynki i ranił 13 kolejnych osób. Tuż po ataku w mediach społecznościowych zaczęły krążyć fałszywe informacje o tożsamości napastnika. Według nich nożownik miał być muzułmańskim azylantem, który w zeszłym roku przypłynął do Wielkiej Brytanii łodzią. Ostatecznie okazał się Brytyjczykiem rwandyjskiego pochodzenia urodzonym w Cardiff. Fałszywe informacje przeniknęły jednak do świadomości ludzi. Na fali oburzenia mieszkańcy największych miast Zjednoczonego Królestwa wyszli na ulice. Doszło do starć z policją, aktów wandalizmu i ataków na meczety. Odnotowano też próby podpalenia ośrodków dla osób ubiegających się o azyl. W wyniku starć aresztowano kilkaset osób. Demonstracje wywołały też szeroką dyskusję na temat dezinformacji w sieci. Głos zabrał w niej sam premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Zapowiedział, że rząd w najbliższym czasie szerzej przyjrzy się działalności platform społecznościowych. Te w większości pozostawały bierne wobec fali nienawiści rasowej, która zalała internet po ataku w Southport. 10 września odbędzie się pierwsza debata prezydencka między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem. Informacje te przekazała amerykańska telewizja ABC, która będzie gospodarzem starcia. Oboje kandydatów również potwierdziło chęć udziału w wydarzeniu. Nie mogę się doczekać. Musimy wyjaśnić sobie kilka spraw, powiedział były prezydent. Cieszę się, że w końcu się zgodził. Mam nadzieję, że się pojawi, stwierdziła z kolei kandydatka demokratów. Przypomnijmy, że dotychczas Donald Trump nalegał, by gospodarzem debaty była prawicowa telewizja Fox News. Oświadczył też, że albo do debaty dojdzie 4 września na antenie tej stacji, albo w ogóle. Ostatecznie po krytyce ze strony Harris, Trump przystał na warunki proponowane przez sztab wyborczy demokratów. Fala pożarów trawi lasy w Europie. Aktualnie ogień rozprzestrzenia się przede wszystkim na pograniczu Portugalii z Hiszpanią. Najtrudniejsza sytuacja panuje po portugalskiej stronie, gdzie zarządzono ewakuację kilku wsi. W niebezpieczeństwie wciąż pozostaje jednak kilkaset osób. Podobna sytuacja ma też miejsce w Grecji. Tam potężny pożar wybuchł w pobliżu Aten. Ściana ognia ma już 20 km szerokości. Wysokość płomieni miejscami sięga 25 metrów. Walkę z żywiołem utrudnia silny wiatr. Służby ewakuowały kilkanaście miasteczek oraz kilka szpitali. Obecnie nawet połowa kraju znajduje się w strefie bardzo wysokiego zagrożenia pożarowego. Lasy na olbrzymią skalę płoną także w Chorwacji. Komendant główny Krajowej Straży Pożarnej poinformował, że obszar strawiony przez ogień już teraz jest o 300% większy niż w ubiegłym roku. Służby odnotowały też wzrost liczby pożarów aż o 1/5. To było World in Brief. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.